Cześć, z tej strony Kadr, to jest kolejny pokaz maszyn na oficjalnej stronie Farming Simulatora. Kolejny piątek z rzędu właśnie pojawiły się na tej stronie nowe maszyny i tak prawdopodobnie będzie już do premiery, czyli co piątek na oficjalnej stronie będą ujawniane nowe marki i nowe maszyny. Nie będę tutaj omawiać marek i maszyn, które pojawiły się w poprzednim tygodniu, po prostu obejrzyjcie sobie poprzedni materiał tego typu z tej serii, który znajdziecie w opisie do filmiku. No dobra, więc przyjrzyjmy się, co nowego zostało pokazanego w tym tygodniu. Więc tak, Amazon nie dodano nic nowego, sprawdzałem, niektóre rzeczy już pamiętam. Bergman, powróci marka Bergman, tutaj mamy przyczepę, wóz przeładunkowy o pojemności 43 tysięcy litrów, czyli naprawdę bardzo duży wóz przeładunkowy. Marka Capello, tutaj zostały dodane dwa headery, ten tutaj do kukurydzy 12 metrów, a ten tutaj większy do nowej uprawy, czyli słonecznika, bo wcześniej był ten, ale ten też jest do słonecznika, ale ten ma tylko 5,7 metra, a ten aż 12. I więcej, a nie, będzie jeszcze więcej maszyn marki Capello, a Bergmana nie zwróciłem uwagi, tak, też będzie więcej. Ciekawe co. Powróci marka Case i tutaj ciągnik Case Quad Track, który był już w Farmingu 13, więc naprawdę ten ciągnik jest już od wielu lat. Moc bardzo duża, od 525 do 692 koni mechanicznych, bo wiadomo, w 17 będzie można wybrać sobie silnik jaki chcemy, czy większy, czy mniejszy. Model widać jest chyba troszeczkę lepsza, ale nie wiem, czy on został poprawiony względem 15, a może i 13, się zobaczy. Tutaj kombajn właśnie Case, też chyba ten sam co był w Farmingu 15. Tak, to chyba jest ten sam. Taki wydajny kombajn, duża pojemność zbiornika, duży header i będzie więcej maszyn tej marki. Mam nadzieję, że jakieś ciągniki zobaczymy. Challenger nic nowego, Deutsche Fahr powraca i tutaj mamy ten starszy traktor Agrostar, który był w 15. Ja lubiłem ten ciągnik w 15. I on tutaj będzie miał silnik od 113 do 190 koni, czyli będzie lepszy, bo w 15 miał chyba 143 konie, a tutaj będzie mógł nawet 195. Więcej maszyn tej marki Komiksun. Liczę na jakieś ciągniki z tych ich najnowszych serii, może jakieś kombajny. Tu kompletnie nowa marka DFM. Jest to taka marka z maszynami leśniczymi. Tutaj mamy taką piłę do ścinania drzew, która jest poczepiana do ładowarki kompaktowej, którą wam zaraz pokażę. Natomiast tutaj jest chwytak do drzew, do kół, który podczepiamy do ciągnika. No i coś jeszcze tutaj będzie tej marki, ciekawe co. Fendt, gdzie został dodany Fendt 7, seria 700 z mocą od 165 do 240 koni. No i tutaj ciekawostka, co tu jeszcze będzie, czy jakie inne ciągniki, może seria 1000 chciałbym zobaczyć, albo jakieś kombajny, nie wiem, zobaczymy. Fliegl, tutaj została dodana ta, no tutaj ta, o, wózek do naczep, to się właśnie nazywa, wózek do naczepy został dodany, czyli no taki sam jak był w 15, plus ta przyczepa tutaj do, na drzewo, też ta sama co była w 15, więcej maszyn Komiksun. Czyli w przyszłości zostanie dodane. Horsch chyba nic nowego, nic nowego. O, Husqvarna powraca, czyli ta sama piła łańcuchowa do drzew, co jest w 15. Powraca marka JCB i tutaj mamy ciągnik. Ten sam właśnie, co był w dodatku JCB do 15. Też będzie można wybrać silnik. Prędkość 73 km na godzinę, czyli to właśnie to są te najszybsze ciągniki, co były w 15. I tutaj chyba też będą najszybsze. Tutaj właśnie jest ta ładowarka kompaktowa JCB w takiej wersji leśnej, gąsienice, tutaj ta ochronna klatka. No i to właśnie do niej będzie podczepiana oto coś, ta piła do drzew. Więcej maszyn tej marki Komiksun. Pewnie jeszcze wróci ten, znaczy na pewno jeszcze będzie ten większy JCB, ten większy ciągnik JCB, co był w dodatku do 15. Czy coś jeszcze? Nie wiadomo. Jonzeret, czy też Jonzeret, akurat tej marki nawet nie wiem jak czytać od czasów 15, ale ona też była w 15, ta piła Josken, a nic tutaj nic nowego nie dodali, tu też nic nowego, tu też nic nowego. O, powróci marka Krøger Agroliner i tutaj przyczepa taka fajna, której Nie było w poprzednich częściach farminga, czyli coś nowego. Więcej maszyn wkrótce. Lizard. I tu został dodany zarówno pick-up, jak i ciężarówka. Wiele osób mówiło, że ten samochód, co był na screenach i na filmikach, że to Ford. No jak widać, nie jest to Ford. Ja się tego spodziewałem, że to nie będzie Ford. Może jest wzorowany na Fordzie, ale to nie pozyskali jego licencji. A Lizard, jak wiadomo, jest to licencja twórców tej gry wymyślona. Będzie to bardzo szybki pojazd, aż 123 km na godzinę. Chyba jeszcze nie widziałem tak szybkiej, oryginalnej maszyny w serii Farming Simulator. Ta ciężarówka była w zeszłym tygodniu, a ta jest nowa, też Lizarda. Czyli się nie postarali niestety o licencję na jakieś ciężarówki. I tak, różnią się one w mocy, jak widać, w prędkości nie. I coś jeszcze będzie Lizarda, ciekawe co. Maxi chyba nic nowego, Mani to nic nowego, Massey Ferguson został dodany większy kombajn, czyli Delta, bo ten Activa był w zeszłym tygodniu, to jest mniejszy dla porównania, tutaj można zobaczyć, a ten jest taki już większy. Plus tutaj dwa headery do tego większego, 10,7 metra i 12,2 metra. Więcej maszyn te marki Komiksun, nie wiem, może jeszcze jakiś cionik dadzą, się zobaczy. Metal Techa nie dodali nic nowego, ale coś na pewno będzie. New Holland, tutaj powróci kombajn z 15, czyli CR 1090, czyli bardzo duży kombajn. Być może będzie największy w tej grze. No i tu do niego oczywiście headery, tu zbożowe, a tu do kukurydzy. Więcej maszyn te marki Komiksun. To logiczne, na pewno jeszcze jakieś cioniki będą. Potęger, chyba nic nowego. Ponce, o, powraca Ponce z 15 i tutaj są te same maszyny co były 15, czyli tutaj forwarder do transportu drewna, a tutaj kombajn zrębowy do ścinania drzew. Szkoda, bo jak patrzyłem katalog z ciekawości właśnie pojazdów tej marki, to oni mają forwardery innego typu, różne, więcej mają niż jeden ten model forwardera. I też są inne, troszeczkę nawet inaczej wyglądające kombajny zrębowe, więc szkoda, że nie dodali tak po prostu dla urozmaicenia. Rostselmash nic nowego, Salford też nic nowego, Steyr nic nowego, Vaderstad też chyba i Walta też nic nowego. Dobra, więc to tyle co pokazali w tym tygodniu, więcej maszyn i marek oczywiście Komiksun, czyli zapewne w każdy piątek się będą pokazywać. Z ciekawości jest coś, czego nie pokazałem w zeszłym tygodniu, jakoś to pominąłem. Ale tutaj jest jeszcze zakładka nasza, bo tutaj są zakładki z posegregowanymi na poszczególne rzeczy maszynami, a tutaj są mapy nawet zakładka, ale nie ma jeszcze żadnej, pewnie zostanie dodana ta Gold Crest Valley oraz Sosnówka. I jeszcze zwierzęta też będą tutaj pokazywane, jeszcze nie ma tutaj żadnych, choć wiadomo jakie będą, czyli owce, kury, krowy i świnie. Dobra, tak więc w tym tygodniu to już wszystko. W następnym tygodniu zapewne pojawią się nowe maszyny, więc znowu zrobię tego typu filmik. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Link do tej strony oczywiście znajdziecie w opisie do filmiku. Dzięki za oglądanie. Cześć!